Kamil, powiedz nam, jak oceniasz swój rozwój w PSG? No więc tak, jestem już w Paryżu 2,5 sezonu, teraz trwa trzeci sezon. Ten progres jest widoczny, ale też jest odczuwalny. Coraz lepiej czuję się w drużynie, coraz lepiej dogaduję się z chłopakami, co myślę przenosi się na boisko i na parkiety i te występy moje są coraz lepsze. Cały czas rozwijam się w grze w ataku oraz staje się coraz częściej wykorzystywany również w grze obronnej, więc dla mnie to jest niesamowicie ważne, aby nie robić tej zmiany, która jest czasami zupełnie niepotrzebna i można tą moją obecność na boisku wykorzystać również w obronie, ale i też w kontrataku. Jesteś wyróżniającym się obrotowym w lidze francuskiej. Powiedz, czy trudno takie wyróżnienie? No, przyznam się szczerze, że konkurencja jest naprawdę niesamowita. Generalnie liga francuska jest jedną z najsilniejszych lig na świecie, więc ta konkurencja na pozycji obrotowego, ale i nie tylko, jest olbrzymia. Jest tam wielu świetnych obrotowych, wyróżniających się w każdym meczu, ale też można powiedzieć, że jest strasznie zróżnicowane to środowisko obrotowych. Jest niewielu tak wielkich obrotowych jak ja, wielkich pod względem wzrostu, wyróżniających się wzrostem i mających tak duże gabaryty. Większość z nich jest jednak troszeczkę niżej osadzona przy ziemi. Ale powiem szczerze, że naprawdę czuję się fantastycznie, można powiedzieć jak ryba w wodzie. Co myślę widać w meczach i fajnie, że chłopacy również coraz częściej podają mi piłki, sięgają tak jakby po moją pomoc. Kibice PSG także Cię dostrzegają. Dostajesz różne wyróżnienia właśnie a propos najlepszego gracza ekipy w Paryżu. No tak, nie jest łatwo naprawdę w drużynie naszpikowanej tak wieloma gwiazdami na pewno dostać jakieś wyróżnienie, bo chociażby same nazwiska jak Mikkel Hansen, czy Nikola, czy Luka Karabatic mówią same za siebie, więc konkurencja jest naprawdę niesamowita. Ja swoją grą na boisku staram się zyskać zaufanie w oczach trenera, w oczach kibiców. I myślę, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Tak jak powiedziałeś, ten sezon na razie można uznać za bardzo udany i oby tak dalej. A powiedz, jak oceniasz konkurencję rywalizacji na kole w reprezentacji Polski? No na pewno o obsadę tej pozycji nie możemy narzekać. Jest nas naprawdę kilku świetnie radzących sobie na tej pozycji obrotowych. Fajne jest to, że też jesteśmy troszeczkę zróżnicowani, bo są i obrotowi, z którymi można grać piłki bardziej dołem, a tacy jak ja czy Patryk Walczak, którzy jednak te gabaryty i tego wzrostu mają troszeczkę więcej, można z nami grać górą, więc tą grę można fajnie dostosowywać do przeciwnika, więc dla mnie to jest jak najbardziej pozytywny aspekt tego, że o pozycje obrotowych na pewno nie musimy się martwić przez najbliższe lata. Przed Wami teraz turniej w Gdańsku, Four Nations Cup. Powiedz, czego spodziewasz się po tym turnieju? No, jest to na pewno pierwszy etap przygotowania do mistrzostw, do nadchodzących mistrzostw. Do tych meczy podchodzimy na pewno bardzo skoncentrowani, ale wiemy dobrze o tym, że nasi grupowi rywale będą oglądać te mecze, więc nie będziemy się chcieli pokazać tutaj wszystkich całej naszej taktyki i odkryć wszystkich swoich kart. Więc myślę, tutaj będzie taka mała gra, troszeczkę w szachy, ale oczywiście do każdego z meczów będziemy podchodzić indywidualnie i każdy z tych spotkań będziemy chcieli oczywiście zwyciężyć. Tak jak wspomniałeś, przed Wami Mistrzostwa Europy, najważniejsza impreza w tym roku. Powiedz, czego spodziewać się po reprezentacji Polski? No, dobrze wiemy, że ta reprezentacja cały czas jest w budowie, ale my chyba chcemy w końcu zacząć wygrywać mecze. Dla nas to już nie jest wystarczająco w ładny sposób przegrać mecz, ale no niestety zakończyć ten mecz
przegraną. Chcemy wygrywać mecze. Czujemy się coraz silniejsi jako drużyna, czujemy się drużyną, atmosfera w zespole jest naprawdę fantastyczna, myślę, że na to nigdy nie można było narzekać. Wiemy też dobrze, że jeszcze jest niesamowicie dużo tej pracy przed nami, ale też twardo stąpamy po ziemi i znamy swoją jakość. Celowo kadra budowana jest na 2023 rok, na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane właśnie w Polsce i w Szwecji. Powiedz, czy nasza reprezentacja ma szansę nawiązać tych największych sukcesów za kadry właśnie Wenty czy Biglera? Tak, właśnie tej reprezentacji został postawiony cel Mistrzostwa Świata 2023, które zostaną zorganizowane wraz ze Szwedami. Jest to nasz punkt docelowy, można powiedzieć, czasu jeszcze troszeczkę jest, ale tych meczy można powiedzieć już samych takich rangi mistrzowskiej nie ma dużo. Więc musimy starać się wykorzystać każdy nadchodzący mecz, każdą minutę spotkania. Szanse są, aby ta reprezentacja zaczęła wygrywać. Potrzeba już naprawdę malutkich niuansów, które będziemy się starać w każdym kolejnym meczu dopiąć do gdzieś tam do ostatniego szczebla. Ta reprezentacja naprawdę ma duży potencjał i myślę, że występując tym bardziej przed własną publicznością w Polsce możemy sprawić sobie, ale i nie tylko sobie, ale i swoim kibicom i tym, którzy nas przede wszystkim wspierają i tym, dla których gramy, niesamowitą niespodziankę.